pozdrawiamy Waldemara Wspaniałego, byłego trenera reprezentacji Polski. Jak pan oceni wynik tego losowania? To jest dobre losowanie, bo rywali nie mamy z najwyższej półki w tej pierwszej fazie. Ale wbrew pozorom to nie jest łatwe losowanie, bo później niestety są bardzo mocni rywale w tej drugiej części. Oczywiście powinniśmy sobie dać radę w grupie i wyjść bez problemów, chociaż zespoły Serbii, Argentyny, o Australii nie wspomnę, bo mamy przykre doświadczenia, ale mimo wszystko jesteśmy lepszym zespołem. Ale myślę, że ta czwórka, którą wymieniłem, to wyjdzie z tej grupy, a później no niestety będzie ciężko. No ale jeżeli mamy zdobyć medale, Mistrzostwo Świata, to nie ma łatwej drogi. To po prostu trzeba grać z tymi najmocniejszymi i wygrywać. Czy uważa pan, że grupa D to jest tak zwana grupa śmierci według pana? Nie, no ja wiem, czy to jest grupa śmierci. Chyba nie, to chyba nie na tym polega. Tak, ja wiem, że to dla dziennikarzy, dla was to jest takie określenie grupa śmierci, coś tam. Nie, mam nadzieję, że przede wszystkim będą piękne mistrzostwa. Pod względem sportowym, oczywiście organizacyjnym i skończy się to happy endem, bo to myślę, że to jest najważniejsze. Nasi reprezentanci z racji klasy sportowej, z racji tego, że są gospodarzem, będą uznawani za jednego z faworytów tych mistrzostw. Czy to jest dobrze, że w pierwszej rundzie będzie jeszcze okazja, żeby całą tą dwunastkę wypróbować, która zagra i dopiero później w tej drugiej fazie już z najtrudniejszymi rywalami grać? Nie, no to już są takie sprawy zależne od trenera. To ja nie wiem, jaki Stefan ma plany, jak on w ogóle planuje grać. Oczywiście, to jest, żeby wygrać mistrzostwo i być w finale, to trzeba rozegrać 13 meczy. To jest praktycznie co drugi dzień, to jest mecz do rozegrania. Poza tym, no jedna wielka niewiadoma, mecz otwarcia. To tak naprawdę to nikt z nas nie wie, jak się zachowa polska reprezentacja i Serbowie. Także nie jest to, nie będą według mnie to łatwe mistrzostwa, ale wierzę w to, że skończą się happy endem, tak jak ta impreza, która się przed chwilą tutaj odbyła. No mam mieszane. Mam jako siatkarz, no powiem szczerze, że mam mieszane uczucia i odczucia. No na pewno będzie to wydarzenie, jeżeli faktycznie będzie 58 tysięcy, będzie pełny stadion, no to przejdzie do historii. To tego nigdy nie było. Jeżeli coś się stanie i oczywiście wygramy ten mecz, to będzie super. Ale nie będzie to łatwe dla jednego i dla drugiego zespołu. Inne warunki, praktycznie żadnego punktu odniesienia. No, naprawdę, trudno cokolwiek powiedzieć. Zależy jaka pogoda będzie, jak to wszystko będzie, czy będzie. To naprawdę jest tyle czynników związanych z tym meczem, że na dzień dzisiejszy to trudno przewidzieć. Tak, jeszcze do Stadionu Narodowego. Marcin Bożonek mówił o tym, że jest problem z punktami odniesienia. Pan też ma taki sam pogląd? No to przed chwilą powiedziałem, że może być właśnie przede wszystkim dla rozgrywającego problem właśnie z punktami odniesienia. Ja miałem doświadczenie, bo są takie turnieje w Holandii, gra się na stadionie piłkarskim, 20 boisk rozłożonych. No ale oczywiście to są turnieje towarzyskie, to jest w ogóle całkiem inna historia, ale ci zawodnicy bardzo szybko się dostosowują do takich właśnie innych warunków.